zobaczymy, co tam dzisiaj szafar robi. Siema, szafar. Zobaczymy. Siema. Co tam dzisiaj byś zrobił? Już po robocie. O kurde. Widzę, że całe pomieszczenie do ogarnięcia. Wszystko zdrapałeś? Ładnie. I co tutaj byś zrobił? Tu będzie robił szafa. Tu? Tu będzie szafa schowana. Ale... Co tu jeszcze będzie? Będzie zabudowa na telewizor. Ale to co? Takie... Twoja specjalność, ta? Tak. Telewizja w tej ścianie, ale też będziesz takich używał tych... Nie wiem, jak to się nazywa. Tych kamieni? Tak, to będzie biała cegła. I co? A co na górze? Sufit normalnie gładzi, tylko mamy będzie poschowany. Zawodujemy po góry. Karol, jak będzie zawodowany, tu będzie biurko. Aha. Zakręcało pod parapet. Co to jeszcze będzie ciekawego? A panele? Panele też będziesz wymieniał? No, wylałem wszystko. Tam pod spodem jest parkiet jeszcze. Też wylatuje. Wylewka. No, z wylewką. I co? No, ściany dotykowe trzeba wyskrobać do gołego, do betonu. Tak, to widać. Skrapanie ścian wygląda w ten sposób. Tak wygląda tylko deskowana dobrze ściana. Do betonu. A nie na farbę kłaść i mówić, że farba przytrzyma gips. Tak, jest dobrze, nie chce schodzić, bo można gipsować, bo nie chce schodzić. Się nie chce skrobać, tak jest. No fajnie. I co? Ile planujesz czasu, bo to poświęcić? 7 dni. 7 dni. Elegancko. A jak to wiesz? No jeden pokój. Program, tak, ten nasz nowy dom. Co w parę dni robią. No, tą całą chałupę. No, tutaj... 7 dni to z tego jeszcze... To czekaj, to tu, tu będzie szafa. Tak, tu będzie jakiś, tu chyba jakiś wyro będzie, nie? Jakiś... Tu będzie wyro. Tu będą półki z płyt gipsowych. No. Parapet będzie w płycie gipsowej. Na tym będzie lakobel biały. Co? Lakobel. A co to jest? Szyba, nie? Aha. Mleczna jak to biała będzie. Aha. Tu będzie biurko. No. Zakręcało. Na tym będzie blacha. Taka... Można powiedzieć, żeby nie no. To jeszcze to będzie taki zwis, taka kula czarna. No. Tak jak wiesz, no, lampa, tak. Zwis, no. Lampa jakoś tutaj na to biurko, tak? No, tak. Aha. No i co? Mamy przewody wszystkie. No cała instalacja nowa, bo tu już jest właśnie nie ta gdzieś, nie? No tak. Jest wprowadzona z przedpokoju. Bo to jeszcze ściana jest stara, ale z... aluminiowa. Ale nowa będziesz to ciągnął. Bo będzie wszystko na pewno. Fajnie. Fajnie, spoko. Tam będzie się zabudowa w ogóle garnisza, nie? Tutaj razem z tą zabudową, co to będzie na rury. Aha. Tu będzie pociągnięte dalej. Jakby zabudowa tylko ma 10 cm. Że nie, można to nie tyle co jest o. Jest 5 cm. Zabudowane będzie, żeby garnisza nie było widać. Zobaczysz, nie wleca, to zniknęła i już nie będzie, jej będzie plisa. Aha. Plisa? Co to jest plisa? Plisa to są takie, że od dołu możesz pociągać takie. Taka podwójna. Ale roleta też jest. Aha. Nie roleta, ale to jest. Aha. No tak, ja wiem, to patrzę, dzień i noc takie coś. To się nie, jak... dzień i noc to tu było. Aha, teraz będzie jakaś inna. A teraz będzie najlepiej, że możesz ją przepić jeszcze do połowy, zaciąć od dołu, to będzie otwarta. Aha, no, wiem. Coś? Kurczę, ale dobrze widzisz, jakby u mnie dobrze, kurczę, widzisz, ten, dobrze zabezpieczyłeś okno, bo... No, to przede wszystkim, zobacz, jakby zabezpieczyć, to wiesz, tak samo z boku. Prawidłowo odmieniono okno, wygląda tak.
zrobimy, bo i tak jest do czyszczenia, a na pewno się ubrudzi. Jakby była okrojona, to pewnie by po tym pogipsowaniu, zrywaniu z nią, odpadała razem z gipsem. Także ramy nie oklejamy, na bieżąco ją czyścimy. Ale okno w ten sposób powinno być oklejone. U mnie futryna, wiesz, rama cała nie jest zabezpieczona, bo wiesz, jest do czyszczenia, a ona i tak przy gipsowaniu, jeżeli ją okleję i potem będę gipsował, odrywając potem tą taśmę, ona będzie odpada żadnym gipsem, nie? Także to na bieżąco po prostu, to w ogóle tylko to jest stare do odrywania, ale będzie gipsowane i automatycznie zaraz czyszczone, nie? To samo tam przy drzwiach tamtych. Zresztą ta ściana będzie napiona, miała czyli sztabatora, nie? To będzie szafa wyjeżdżała. A to jakaś zabudowana szafa będzie? Jakaś taka na wymiar? Czy taka po prostu kupiona, wsadzona? Nie, na wymiar. Czyli od góry do dołu, tak? To będzie też sobie podwieszane przed tą szafą. Aha. Z trzy halogeny. I ten sobie będzie zakręcał tam do szafy. Czyli na chyba lakier będzie. Czyli tam taki powód. Znaczy nie wiem. No i ścianę musimy wymienować centralnie na listach, bo tak sobie myślałem, żeby nie było tych takich, wiesz, takiego paska, takiej deski kawałek, co dojeżdża. Dojeżdżają drzwi, tylko po prostu, żeby na pion dojeżdżały same drzwi do samej ściany. No fajnie, ale to, a nie, drzwi zostają. Dzisiejszym czy od jutra już odliczasz? Dzisiejszym, nie? No tak, bo dzisiaj, tam, dzisiaj wszystko zeskrobałeś. Tak, no ile? 3 godziny skrobania i to jeszcze tylko jest tak, wiesz, tak jak było, to było blizna na nas wcześniej, czyli była kwaść. Ale nie wiem, jak bardzo ona wcześniej, także musiałem już skrobać do gołego, bo to niby się trzyma. Ale też nie wiadomo, jak to było, nie? Znaczy nie potem było, że tej na to i nie odpadł, nie? Także nie mogę załapać. No bo tak podstawę, tutaj... Zostanie taki kaloryfer, czy co? Znaczy musimy go zasłonić. On będzie wymieniany chyba w następnym roku, z tego co wiem. I to wszystko będzie, zabudowywał, tak? Tak, będzie zabudowywał. A kaloryfer będzie wymieniany w studzie. Zostawiamy go na razie, a będzie tak właśnie dostępny. Aha. Żeby był łatwy dostęp do tego, tak? Tak. No i fajnie. Pokoik jak talala. No zobaczymy, no jakie będą efekty. Tu jeszcze jest chyba, nie, 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 bo to trzeba wyskrobać. Mówię, no to się niby wszystko trzyma, ale tutaj nie nic nie wiadomo, dostanie, wiesz, jak tylko nałożę, to dobrze się namoczy, to może potem po prostu odpadać, nie? Mhm. Także na wszelki wypadek lepiej, wiesz, wyskrobać do gołego. No zawsze bezpiecznie jest, nie? Bo no. To ma być remont na lata, nie na... Nie, no to już będzie, wiesz, do pomocy, także to nie ma. Tu też widzisz, patrz. No właśnie co to jest? Bo ja... Stary węgary, rozumiesz, taki to było jeszcze po tych oknach takich drewnianych co kiedyś. Tak, tu będzie zabudowa, tych cały dół, to tutaj wsipaję płytę wodoodporną. Zrównam się po prostu równozawne, trochę to pokazuje, nie? Tyle, nie? No tak to. Żeby to zasłonić, żeby to jakoś wyglądało. Nie, może by to była równa w pionie, i właśnie znajdą. Super. Dobra, to. Codziennie. To będę wpadał do ciebie i będę, będę ogarniał. Raz na tydzień, no tak, może być. Żeby jej nie znaczyć, tak? No. Żeby wadę znaczyć. No właśnie. I zobaczcie wreszcie, jak się powinno robić, nie wiem, w kolejności. Po kolei wszystko. Od gołej ściany. Tak. I pamiętać jedną rzecz. Żeby nie zastanów się. Żeby nie brać pewną sobie materiału, bo zawsze jest problem jeden. Żeby powiedz policzy materiał drogo, a kupi i tak najgorszy. No też. Taka ciekawostka. Czyli ty bierzesz bez materiału zawsze? Bez materiału. Kupuję materiał i się rozliczam. I od razu do rachunki dajesz. Rachunki się daje, przychodzi. Rozliczam. Czyli tylko za robotę bierzesz, tak? I materiały dobre. Nie no tak, no od razu wiesz, inwestor widzi co żeś kupiła. No to się zależy, ja nie wiem. I jeszcze będę po jakąś taką farbę sobie odmówił jaką. I potem się rozmawialiśmy. No to jest opcja. No, to jest no, tu mam być dużo przykładów na twoim kanale. Puszerek. No dobra, to nie, jest. Trzeba piętnować trzeba, bo nie wolno oszukiwać, nie wolno. Dobra, to na razie. Siema. Siema, jest.
incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible.